Bo te słowa nie nazywaj, powiedz mi w twarz, że mój mąż jest majciarzem, wypowiedziała twoja żona. Powiedz mi, majciarza? Nie, proszę. Poczekaj, Jacek. Powiedz mi w twarz, że mój mąż jest majciarzem! Powiedz co mi, gnoju jeden! Jaką powiedz aferę mi nakręciłeś? Zostań! Powiedz mi w twarz! Powiedz mi, no gdzie spierdala? I dużo osób się zastanawia, dużo osób twierdzi, że ona również jest bardzo barwną postacią, jeśli chodzi o rodzinę Murańskich, też skończyła szkołę aktorską. Czy ją zobaczymy w oktagonie? Mogę odpowiedzieć w ten sposób. Była jedna propozycja. Bo ja słyszałem, że jest łączona z Laluną. Od prezesa Fame MMA i my tę propozycję odrzuciliśmy. Żona przygotowuje się, uczestniczy w projekcie jakby Murańscy i walki. I żona tak, też się przygotowuje do walki. Tak? Aha, czyli gdzieś ją zobaczymy, niekoniecznie w tej federacji. No dobrze, moi drodzy. W tej drodzy federacji, którą żona uzna za najbardziej perspektywiczną i tą, która zapewni niekoniecznie finansowe, bo tu nie chodzi o finanse. Bo jakby to jest współpraca barterowa, bo też chodzi o projekty aktorskie. Będzie walczyła barterowo. Nie barterowo, w sensie też pewnych projektów aktorskich połączonych z ofertą finansową. Dobra, Jacek, kumam, finansową. Ja tylko chciałem się dowiedzieć, czy będzie walczyła. Będzie walczyła, tak, potwierdzam, będzie walczyła.